Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak to jest, że wszystkie te kraje, które mają czy miały słowo demokratyczna w swojej nazwie, no to są jednopartyjnymi krajami zamordystycznymi. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. No codziennych, jak wspominałem, bardzo często zdemonetyzowanych filmikach. Niemiecka Republika Demokratyczna, no to był jeden partyjny zamordyzm. Koreańska Republika Demokratyczno-Ludowa, tak? Także, że nie tylko, że demokratyczna, to jeszcze ludowa, miał być lud miast i wsi. No też był jednopartyjny system, Polska Rzeczpospolita Ludowa, no to Rzeczpospolita, no to znaczy taka wspólnota, no można powiedzieć prawie, że demokracja. No i teraz amerykańska partia demokratów, no to oni też by się chcieli, żeby Ameryka była demokratyczna, czyli jednopartyjna. To jest straszne, do czego doprowadza pchanie demokracji, bo pchanie demokracji, no to niestety powoduje to, że część ludzi w imię demokracji zaczyna wierzyć, że może sobie szykować kija na opozycję. I wtedy, kiedy partia dochodzi do wniosku, że kij jest dobry na opozycję, że ma się moralne prawo do tego, żeby przeforsować swoje własne zdanie, no to właśnie wtedy zaczyna się komunizm, faszyzm, zamordyzm, no i walki z tą drugą połową, z tą drugą mniejszą połową, która w oczach demokratów, w oczach komunistów, w oczach lewaków musi być zniszczona fizycznie. No, próbowali to, komuniści próbowali to gułagami, wysyłaniem na Syberię. Narodowi socjaliści niemieccy próbowali to obozami koncentracyjnymi. No, komunizm w całym bloku wschodnim, no to też próbował to ściganiem, więzieniami i dyskryminowaniem ludzi w pracy i tak dalej, i tak dalej. To nigdy się dobrze nie kończy. No i teraz 27 demokratów, czyli socjaliści z amerykańskiej partii demokratów, doszli do wniosku, że Sąd Najwyższy nie potrzebuje ochrony. Kongres sam w sobie ma ochronę policyjną. Rodziny ich mają swoją ochronę policyjną. No a 27 reprezentantów z 223 demokratów, czyli 10%, mniej niż 10%, doszło do wniosku, że nie potrzeba takiej ochrony. Stany Zjednoczone mają Sąd Najwyższy, w Sądzie Najwyższym jest 9 osób. Na dzień dzisiejszy, no to pięcioro jest konserwatystów, czworo jest demokratów, socjalistów, no i jest to taka przepychanka polityczna. Oni są wybierani przez prezydenta, no prezydent jest wybierany co 4 albo 8 lat, także ten ciąg tych sędziów, no to po prostu jest lewica i prawica, konserwatyści i komuniści i to się jakoś ciągnie. Demokraci chcieli by napakować ten sąd dodatkowymi dwoma sędziami albo czterema sędziami, szczególnie powiedzmy, jakby dopakowali z 9 na 11, no to oni by mieli przewagę 6-5, jakby napakowali czwórką, no to by było jeszcze by było lepiej, no bo to by było 8-5. Także cwaniakują, komuniści cwaniakują, no tyle tylko, że jak się otworzy taką puszkę Pandory, no to później jak konserwatyści dojdą do władzy, no to oni dopakują i
będzie 11 albo 13, ci dopakują następnych, to będzie 17 i nie ma końca, nie ma tego końca i to jest to, co lewactwo nie rozumie, że cokolwiek się zrobi dla siebie na dzień dzisiejszy, to wszystko pasuje, no to wtedy już w następnych wyborach druga grupa zrobi to samo identycznie i dlatego będzie jeden wielki bałagan. No ale Izba Reprezentantów zdecydowała w tym tygodniu właśnie, że będzie ta ustawa na temat bezpieczeństwa. Ta przewodnicząca Nancy Pelosi, no to jedna wielka czarownica, staruszka, która też już jest starsza chyba od Breżniewa o ładnych parę lat. No teraz to już w wyborach międzyprezydenckich, no to ona zostanie chyba wyrolowana kompletnie. No, teraz komuniści starają się oczyścić. Będzie czystka wśród demokratów jako taka, czy wszyscy zasłużeni bolszewicy będą odsunięci przez tych młodych kadetów Marksa i Engelsa. No ogólnie rzecz biorąc dużo się zmieni. Cały kongres się zmieni. Konserwatyści zwyciężą w Senacie. Konserwatyści przejmą większość w Izbie Reprezentantów. No ale w samej partii komunistycznej demokratów. Tam też są przepychanki. No i czarownica Nancy Pelosi, która planuje przejście na emeryturę. Ona mieszka w Kalifornii, ale przeprowadzi się na Florydę, na tą znienawidzoną, konserwatywną Florydę, którą ciągle krytykuje. No i ta Nancy Pelosi przez całe parę tygodni nie pchała tej ustawy, nawet po tym, jak zielono-środowiskowy młody człowiek z karabinami w kamizelce kuloodpornej przyszedł, żeby odstrzelić jednego sędziów Kawana, no bo ten Kawana miałby głosować za tym, żeby zmienić całą tą sytuację o skrobankach. No, sytuacja o skrobankach, no to nie jest skomplikowana. W sumie to Sąd Najwyższy nie powinien mieć nic wspólnego ze skrobankami. Skrobanki powinny być rozpatrywane przez pojedyncze stany, przez 50 stanów. Wszystkie te stany mają zagwarantowane konstytucyjnie to, co chcą robić. No i większość stanów, no tych normalnych stanów, no to pozwala na skrobankę po tym, kiedy nie było 3 albo 4 miesiączek. No komuniści mówią, że skrobanka, no to może być nawet po 7 czy 8 miesiączkach, które się nie pojawiły, czy po 8 miesiącach braku miesiączki. Także o to chodzi. I ten Sąd Najwyższy to jedyne, co powie, to tylko ma powiedzieć, że każdy stan sobie zrobi, co chce. Wyborcy każdego stanu zrobią sobie co chcą. Także rząd państwowy, rząd federalny w Waszyngtonie nie ma nic do decydowania. No oczywiście zamordyści, jedno partyjni, centralne planowanie, te wszystkie komunistyczne podejście do rządzenia, no to właśnie chcę, żeby Washington decydował. Był taki film Moskwa nie wierzy łzom, no ale to nie wiem, o czym był ten film, nie pamiętam, o czym ten film był, no ale podkreślało to, że Moskwa jako stolica coś tam nie robi w systemie planowania. No i teraz właśnie Washington też ma być taką Moskwą. No i w sumie jest, no bo w promieniu 200 mil, czyli około 300 kilometrów, kompletnie nie ma republikanów, kompletnie nie ma konserwatystów. Cała stolica amerykańska i naokoło jest otoczona budżetówką, jest otoczona urzędnikami, jest otoczona demokratami, socjalistami i tak dalej, i tak dalej. Także nawet jeden z demokratów, Chris Coons z Delaware, to właśnie powiedział, że to jest wstyd i hańba, żeby
27 demokratów, reprezentantów demokratów głosowało przeciwko temu, żeby sędzia miał zapewnione bezpieczeństwo, tak jak oni mają. No bo ci, którzy głosowali przeciwko bezpieczeństwu sędziów w Sądzie Najwyższym, oni sami mają bezpieczeństwo policyjne. Tak, także że znowu się pokazuje, że ci demokraci no to nie działają dla dobra narodu, nie działają dla dobra Ameryki. Oni po prostu działają dla dobra partii komunistycznej, żeby doszło do jednej władzy. I jeżeli jakiś wariat w środku nocy przyjdzie zastrzelić sędziego o przeciwnych poglądach, no to demokraci to, można powiedzieć, popierają. Oni zignorowali, 27 osób zignorowało tą potrzebę tej ustawy na ponad miesiąc. Demokraci mówili, że przesuwają to wszystko dlatego, że oni chcieliby też zagwarantować bezpieczeństwo dla urzędników pracujących w sądzie. No ale oczywiście to jest debilowate stwierdzenie, no bo urzędnicy nie są na świeczniku, nie decydują, nie głosują, nie denerwują maniaków, no a sędziowie jednak powodują to, że są widoczni, że mogą doprowadzić do tego, że ten lewicujący, środowiskowy, młody człowiek zdecydował się przyjść i zastrzelić sędziego, bo w jego chorym umyśle mu się wydawało, że jak nie będzie sędziego, no to wtedy będzie głosowanie 4-4, zamiast jakby żył, to byłoby 5-4. No i te zagrożenie, no to nie jest tylko jakieś tam hipotetyczne. I nie jest to, że on był psychicznie chory. Senatorzy pchali, żeby przeszła ta ustawa i Pelosi zrobiła głosowanie i było w ten sposób, że to przeszło. Przeszło 396 głosów za, 27 przeciwko, czyli 397, czyli z tego było powiedzmy 435 reprezentantów, tak, także część się wstrzymała. Wszyscy Republikanie głosowali za, 90% demokratów głosowało za, no i powiedzmy te niecałe 10% głosowało przeciwko. Także człowiek się zastanawi, jak to jest możliwe, żeby 27 socjalistów, komunistów głosowało przeciwko. No taka protekcja, zabezpieczenie, no to wydawałoby się, że to jest normalne. Kto głosował przeciwko? No ta komunistka Aleksandria Ocasio-Cortez z Nowego Jorku. No to ona jest byłą kelnerką, ma teraz pensję kongresową 165 tysięcy, ma ciuchy, pokazywała się w ciuchach za 6 tysięcy, do tego przeciwko głosowała Pramala Jaimal, ona jest z Waszyngtonu, no to jest hinduska, która w zasadzie przyjechała do Ameryki budować Amerykę. Tom Malinowski, no następny Polak komunista w kongresie z New Jersey, także jeżeli mieszkacie w New Jersey, no to wywalcie Toma Malinowskiego na pysk. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli mieszkacie w New Jersey, no to zacznijcie patrzeć na partię demokratów jak na socjalistów. Dużo brązowych, dużo hiszpańskojęzycznych, dużo Meksykanów, Ameryka Południowa, oni zaczynają otwierać oczy. No najwyższy czas jest, żeby i Polacy zaczęli otwierać oczy, że Partia Demokratów to jest po prostu partia komunistyczna, która się zdegenerowała. Mickey Sherrill właśnie też z New Jersey, tak jak Malinowski.
No i to jest po prostu ich zawzięcie, tak? To jest ich zawzięcie, to jest ich nienawiść do Ameryki. Po prostu nienawidzą Ameryki, nienawidzą demokracji, nienawidzą spokoju, no bo jeżeli ogólnie rzecz biorąc, tak jak Tymida ma zasłonę na oczach sprawiedliwość, no to politycy powinni patrzeć na sędziów z zakrytymi oczami, żeby po prostu ktokolwiek został wybrany do Sądu Najwyższego, no to musi być broniony. Biden, no byłby mądry, żeby on podpisał tą ustawę od razu. No i to, żeby powiedział, żeby wszyscy ci szaloni komuniści uspokoili się z tymi atakami na Sąd Najwyższy, bo tak wygląda teraz, że cały ten bałagan polityczny, no to szkodzi Ameryce, szkodzi całemu systemowi, szkodzi całemu narodowi. To jest niepotrzebne. Także mądry byłby, jeżeli by po prostu uspokoił ich. No ale komunistów nie da rady uspokoić. Komuniści teraz naprawdę wariują. Te wybory międzyprezydenckie to będzie po prostu jadka. Oni już sami nie wiedzą, co robią. Biden jest tak niepopularny, że Nixon nawet nie był tak popularny. Biden ma poparcie 23%, czyli 50% Republikanów nie popiera Bidena, 27% Demokratów też nie popiera Bidena. Także wstyd i hańba, no ale widać, co się dzieje. Cała ta galopująca inflacja, cała ta sytuacja w Afganistanie, co się stała, cała organizacja na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. No, także amerykańska Republika Demokratyczna. To jest to, co komuniści Bidena sobie zamierzają i marzą i zamierzają, żeby wszyscy konserwatyści po prostu byli wywiezieni na Alaskę, a jeszcze lepiej na Syberię, albo na Kubę, albo do Korei. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz, tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co się dzieje. Normalny, każdy normalny człowiek, każdy normalny konserwatysta rozumie potrzebę dialogu. Rozumie potrzebę dialogu, rozumie potrzebę tego, żeby usłyszeć, co przeciwna strona ma do powiedzenia, usłyszeć, co przeciwna strona ma do zaoferowania, przeanalizować te wszystkie rzeczy, przedstawić swoją stronę. No ale nie strugać kija do tego, żeby walić. No demokraci niestety są tacy, że patrzą jedynie, jak lać przeciwną stronę, w ogóle nie chcą słuchać, w ogóle nie chcą patrzeć, w ogóle nie chcą zrozumieć, w ogóle nie chcą przemyśleć, jakie są konsekwencje. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że zrozumiecie, czy już zrozumieliście, że głosowanie na komunistów, no to nie ma sensu. Jeżeli was jeszcze konto nie przekonało, czy wasze oszczędności na planie emerytalnym, czy wasze wydatki w sklepie, czy na stacji benzynowej, no to ja już nie wiem, co was może przekonać. Zdrowia dla normalnych.